poprzednio. Ja wolę pozycję stojącą. To już tak z przyzwyczajenia dydaktycznego. Pozwolicie, że będę w tej pozycji. Się wypowiem w tej pierwszej części. Otóż ja bym chciał powiedzieć tak na początku, że musimy sobie rozstrzygnąć pewien dylemat. Czy świadczenia zdrowotne, usługi w tym zakresie, to jest to samo, co działalność gospodarcza typu fabryka gwoździ czy uszczelek B52 z takiego filmu Nie lubię poniedziałku. Czy jest tu pewna odrębność? Wydaje mi się, że trzeba postawić jednak na odrębność, że to nie jest to samo. A zatem, jeżeli byśmy tak do tego podeszli, to musimy trochę inaczej niż na typowo komercyjnych zasadach organizować opiekę zdrowotną w Polsce. Nieco inaczej. To znaczy nieco inaczej to z większym udziałem państwa, czy władz publicznych, mówiąc szerzej. Wreszcie, jeżeli byśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, w jakiej strukturze właśnie organizacyjnej ma funkcjonować w związku z tym świadczenie usług, czy mają być to publiczne zakłady opieki zdrowotnej, czy prywatne, a może i jedne i drugie, i jestem zwolennikiem za dopuszczeniem do świadczenia usług zdrowotnych i publicznych, i prywatnych podmiotów, no to zaczyna nam się tutaj kształtować pewna wizja, jak to powinno być zorganizowane, a przede wszystkim, jak powinna być ta opieka finansowana. Póki co, drodzy Państwo, rzecz wygląda następująco. Od każdego z nas pobierana jest składka w różnej wysokości, a każdemu z nas świadczy się to samo. Więc tu już jest pewna sprzeczność, która no, nie wytrzymuje krytyki gospodarki rynkowej, a myślę, że w tym obszarze muszą także pójść pewne zmiany. Ja się w drugiej części odniosę do pewnej koncepcji, jak ja bym to widział, jak to powinno być zorganizowane, jaka powinna być rola składki, jaka powinna być rola władz publicznych w współfinansowaniu opieki zdrowotnej i właśnie jak, kto powinien świadczyć te usługi, czy powinna być konkurencja, czy też nie. Na razie zauważamy jedną rzecz, że w służbie zdrowia nie dzieje się dobrze, nie funkcjonuje ona tak jak sektor handlu w Polsce. Chcę Państwu powiedzieć, że dlaczego my nie narzekamy na handel w Polsce? To funkcjonuje znakomicie. Nikt nie zgłasza żadnych problemów, żadnych protestów. To chodzi tak, jak powinno, ponieważ kryterium jakby nabycia towarów jest posiadanie zasobów pieniężnych, dochodów i tu pod tym względem jest to wszystko regulowane przez rynek. Oczywiście, to co powiedziałem na początku, że nie można tej działalności w zakresie opieki zdrowotnej utożsamiać z normalną działalnością gospodarczą, a zatem powinniśmy znaleźć pewne możliwości upodobnienia jej do tego, jak na przykład jest w sektorze handlu czy usług, ale całkiem utożsamić tych zasad funkcjonowania i przenieść do opieki zdrowotnej nie jest to możliwe. Czyli zarysowałbym na początku takie właśnie obszary, jak ją finansować, tą opiekę zdrowotną, jakie formy organizacyjne przyjąć do świadczenia usług, no jaka jest rola władz publicznych w tym obszarze. Czyli w dalszej części, w drugiej kolejności, w drugim wystąpieniu postaram się powrócić i w każdym z tych obszarów no, coś ze swoich przemyśleń zaproponować. Dziękuję bardzo.